Centrum Ustronia od niedawna działa Polski Instytut FAST, którego główną misją jest wszechstronna działalność związana z propagowaniem wiedzy, prowadzeniem badań, szkoleń, konferencji i seminariów na temat zespołu płodowych zaburzeń alkoholowych. Polski Instytut FAST jako jeden z 7 na świecie, trzeci w Europie i jedyny w Polsce ściśle współpracuje z Uniwersytetem Waszyngtońskim, z siecią DPN FAST przy Uniwersytecie Waszyngtońskim. Ta współpraca nie jest tylko na zasadzie wymiany logotypów, tylko naprawdę jest ścisła. Bardzo często się kontaktujemy, wymieniamy się danymi z badań, co też powoduje to, że mamy takie najświeższe informacje i ze świata, i z Europy, bo też z UFAST-u, więc chcemy z nich korzystać. Polski Instytut FAST sięga nie tylko za ocean. Współpracuje również z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Ranga badań, które chcemy prowadzić wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, jest na tyle wysoka. Chcielibyśmy to zrobić zespołem interdyscyplinarnym, powołać taki jedyny w tej chwili zespół w Polsce, skupiający specjalistów z dziedziny psychologii, z dziedziny edukacji, z dziedziny medycyny, szeroko pojęte, więc neurologia, psychiatria, z dziedziny fizjoterapii, więc chcemy powołać taki naprawdę bardzo szeroki zespół. Instytut, choć dopiero się rozkręca i nabiera rumieńców, to ma już za sobą organizację Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej Online, a także pierwsze wydanie poradnika na temat FAST. Chcielibyśmy wypuścić kwartalnik taki, żeby pokazywać w ogóle problem FAST od początku, jak zapobiegać, potem jak z nim pracować. Mówiąc o Polskim Instytucie FAST, nie można nie wspomnieć o fundacji Fascynujący Świat Dziecka. Polski Instytut FAST jest taką swoistą jakby ciągłością Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, która już wiele chyba na tym terenie, ale i ogólnopolsko osiągła. Będziemy się starać teraz prowadzić na szerszą skalę badania, na szerszą skalę działania, więc chcieliśmy wyodrębnić troszeczkę działania Instytutu, które będzie bardziej w kierunku badań, w kierunku diagnostyki, i fundacji, która będzie bardziej w kierunku promocji, profilaktyki związanych z płodowym zespołem alkoholowym. To, co łączy fundacje i instytucje, to zafascynowanie pomaganiem dzieciom, a rok FAST w powiecie cieszyńskim, który za nami, ale i przed nami, z pewnością pomaga będzie sprzyjał. Ponieważ została nas taka sytuacja covidowa, jak Państwo pewnie wiecie, był ogłoszony w zeszłym roku rok FAST w powiecie cieszyńskim, więc decyzją tutaj pani wicestarostiny Janiny Żagań przedłużyliśmy ten rok o kolejny. Nie wszystkie rzeczy nam się udało jakby zakończyć, więc chcieliśmy tego przedłużenia. Chcemy dalej promować to wśród szczególnie młodzieży. Jeden z takich projektów właśnie zakończyliśmy we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu FAST, takie prewencyjne dla młodzieży. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.